dzisiaj dzień zaczynamy od Tom Yam Gong, 130 batów, zaraz sprawdzimy jak to smakuje, bo ogólnie bardzo lubię tą zupę, ale tutaj jeszcze jej nie jadłem. No i jest, pięknie wygląda, mam nadzieję, że tak samo smakuje. Kurde, no naprawdę, niebo w gębie restauracja Chilin, naprawdę polecam wam zupę Tom Yam, jest przepyszna. Kurczę, ale hałas, muszę trochę odejść od tego zgiełku, bo nic nie będzie słychać. Przyjechaliśmy się pożegnać z niektórymi na mieście, kurde, z którymi się tutaj zaprzyjaźniliśmy, bo już jutro wynajmujemy auto i jedziemy w trasę. 1000 km z Pattaji na Phuket. Trasę dzielimy sobie na pół. Będziemy spać gdzieś tam w połowie drogi. Wynajęliśmy sobie oczywiście pokój w hotelu. Zobaczymy, zwiedzimy całą Tajlandię, przejedziemy, no nie całą, no bo wiadomo, Bangkok, tutaj Pattaja to nie jest jeszcze sama góra, ale i tak już stąd na dół do Phuket to jest bardzo daleko, 1000 km, taka trasa przed nami za 2 dni. No i właśnie co, przyszliśmy na najlepszego kebaba w Pattaji, znajduje się na Soi Bukau, blisko takiego punktu THC, CBD, takie jakieś takie rzeczy. Z trasy oczywiście będziemy nagrywać. Wszystko pokażemy, co najciekawsze, poopowiadamy troszkę, także warto zasubskrybować kanał, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje. Także zapraszam do oglądania dalej tego odcinka i kolejnych. Jesteśmy właśnie tutaj koło tego kebaba, a tutaj już jest po godzinie, nawet właśnie nie wiem której, bo nawet nie wziąłem zegarka. No i co, tutaj właśnie jest ten punkcik jakiś taki THC, CBD, no i tu jest Turkish Kebab, najlepsze kebaby w mieście, tak jak powiedziałem. Kurczę, no ruch standardowo duży. Takie życie w Pattaji. Duże miasto, dużo się dzieje. Powinien być mały twój. Może i duży. Nie wiem, no mój jest duży na pewno. Ale naprawdę te kebaby są przepyszne. Dorota eksperymentuje tutaj z jakimiś dziwnymi kulkami, które wyglądają jakby były... Trzymaj! A to za 20 baht nie za jednego, tylko za jeden koszyk. Nie za jednego. To z kukurydzą chyba jest. Ogólnie na słodko. Ale patrz, co tutaj nie leje mleka? Takiego? Co? Nie lał tutaj mleka? Czemu? No bo one są z mleka. A. Aha. A to dziwne. Takie coś.
I co? Czuć kukurydzę. Czuć kukurydzę? Da się zjeść czy nie za bardzo? Daj spróbuję. Słodkie. Jakie słodkie? Takie. Piękne jak naleśnik takie. No, takie dziwne. No. Taki tym ma, tak? Powyciągał z tego. Później daje chyba na ciepłe coś, tak? Żeby trzymało, tam też ma w tym garze. No, takie ciekawe to. Mamy jaszczurkę na drzwiach. Przyszła sobie do domu, do nas. Zostaw ją. No. Złapała. Złapałaś ją? No. Ja cię. No. Ty to jesteś z tymi jaszczurkami. No co? Dawno już nie widziałam jej. Ciekawe, jak ona tu weszła. Wszystko pozamykane, a jaszczurka sobie weszła. Ona błaga o litość, a musi, wiesz, żeby ją wypuścić. No. Otwórz balkon i ją wypuść. Weź, otwórz balkon i ją wypuść. No. No naprawdę, no a co? No tak, żarty. No. Kurde, zastanawialiśmy się, czy jaszczurka lubi mrówki. Bo jakieś mrówki nam się pojawiły na ścianie. Nie wiem, nie było mrówek, a nagle mrówki się pojawiły. Nie wiem skąd, gdzieś tu sobie do czegoś gdzieś sobie idą, chociaż ogólnie jest posprzątane i nie ma nic do jedzenia, ale gdzieś te mrówki tutaj się nagle koło kontaktu gdzieś pojawiły i pomyśleliśmy, że może ona będzie chętna do zjedzenia tych mrówek. No i wypuściliśmy ją tutaj koło tych mrówek, koło kontaktu, ale nie była chętna. Mówi, że nie przepadam za mrówkami, idę na górę, pod sufit. No i poszła sobie tam, no i niech sobie siedzi. Może akurat przyjdzie jej ochota na mrówkę, to sobie później zje. Dobra, jaszczurkę zostawiamy, idziemy sobie poleżeć na leżakach, poodpoczywać jeszcze, nacieszyć się troszkę jeszcze tym miejscem. Na dworze fajnie, już jest chłodno o tej godzinie. A która w ogóle jest godzina? Nawet nie wiem, która jest godzina. 7. Dobra. 7. Dobra, to ta, jak ona się nazywa? Jaszczurka. Pa jaszczurko. A my idziemy na leżaki. Tutaj najlepiej będzie, bo tu jest oświetlone ładnie. A w ogóle... To też są oświetlone. No właśnie, poczekaj. W ogóle to teraz jak wsiadamy do windy i podchodzimy w ogóle do windy, to mamy stresa na temat tego pająka, co widzieliście go wczoraj. No i takie obrzydzenie trochę zostało do tej windy, ale jakoś dajemy radę. Nie? Kto nie widział wczoraj pająka, to niech sobie włączy ostatni odcinek. Przestraszyli, że takie pająki są wszędzie w Tajlandii. No właśnie, tylko się nie przestraszcie takich pająków, bo można się przestraszyć. O, patrz, jaszczureczka taka malutka. No, ale my widzimy takiego pająka pierwszy raz. No, myśmy takiego to widzieli pierwszy raz. No, był duży. Z nami jechał duszek. Z nami znowu jechał duszek. Teraz pojechał na 8, nie? O, jest przyjemnie, kurczę. Fajnie, ten wiaterek to jest po prostu błogosławieństwo. Nie, ten wiatr to była masakra. Tak, to jest tak przyjemnie. Jakąś łopatkę jakieś dziecko zostawiło. Ludzie sobie w saunie siedzą. Siłka. A my się kładziemy na leżaki. Pogadamy, poleżymy. Jakoś wieczór minie, nie? Fajnie. Gdzie siadasz tam? Dobra, to ja tu. Ej, a widzieliście kiedyś taki hit, żeby dać sobie na tarasie, na pralce, akwarium? To jest hit. Pralka na tarasie, znaczy na tym, na balkonie. A na pralce akwarium z rybkami.
za ciebie.